Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj tak nietypowo rozpocząłem, bo od zrobienia sobie kawy. Nietypowo, bo nostalgicznie troszkę. Troszkę nostalgicznie, ponieważ jestem dzisiaj po rozmowie z Piotrem. Z Piotrem Centurionem. I tradycja nakazuje czasami tak, aby obdarować kogoś nożem. Nożem Pukko. No i postanowiłem, że Piotr otrzyma ode mnie Pukko. More Classic 2. Pochwa skórzana, robiona przez pana Pawła Dudzińskiego własnoręcznie, z plastikową wkładką. Rękojeść to jest czeczota brzozy, pięknie wybarwiona, przepięknie wybarwiona. I nowe srebro. Skówka to jest nowe srebro. Mam nadzieję, Piotrze, że będzie ci długo służyła. Wiernie. Nie zawiedzie cię. Mam nadzieję, że będziesz miał pożytek z pracy tym nożem. To jest wspaniały nóż. I co by kto wam nie mówił, moim zdaniem Mora Classic 2 to najlepszy, o ile w ogóle można mówić w kategoriach najlepszości, nóż do obróbki drewna, wynaleziony moim zdaniem i zrobiony przez ludzi. Piękny, wspaniały nóż. Piotrze, wysyłam w poniedziałek na twoje ręce. Mam nadzieję, że będzie ci długo służyła.
Słuchajcie, to już koniec filmiku. Mam nadzieję, że Piotr będzie zadowolony i że pokażę Wam, jak pracuje Morą Classic 2. Jest to lekki, poręczny, bardzo dobry nóż. Bardzo dobry nóż. Ja też kiedyś otrzymałem Pukko swoje. Nie robiłem o nim materiału, bo trudno się o swoim Pukko robi materiał. Naprawdę, wierzcie mi. Pukko to jest nóż, w ogóle pu to z fińskiego nóż. Tak naprawdę nie wiadomo, czy Pukko wynaleźli Finowie czy germańscy kupcy, którzy w Finlandii handlowali. W Norwegii jest Muzeum Pukko. Pukko to były noże, to są noże, które są przekazywane tradycyjnie i służą tak naprawdę aż do śmierci. Ja mam takiego pułkownika, śmieję się. Nazywam go pułkownik, bo leży na półce. To jest moje Pukko Kauhava. Pukko Paja. Piękny nóż, który doskonale mi służy. Wykonany z fińskiej stali węglowej. Również szczeczoty brzozy karelskiej i sporoża renifera. Można poczytać o nożach Pukko z fabryki Kauhava. Ale ja o tym nożu materiału nie będę robił. To jest moje Pukko. Natomiast ja zostaję na ten moment wierny marce Essie i tych noży będę używał. Piotrze, twoje pół. Niech ci służy leśny ruch. Zapraszam wszystkich do lasu.